Cześć, tu Przemysław Kapek i specjalnie dla Was odpinam pasy. No, na pewno w Tarnowie się zaczęła. Wiem, że moja mama uczęszczała do rehabilitanta, który właśnie miał paru trenerów i tam dostała numer, bo ugadali się, że lubię grać w piłkę i tak dalej. No i poszedłem na pierwszy trening do Tarnowi. No i w sumie tak się zaczęło wszystko. No i trwa do dziś, więc mam nadzieję, że jak najdłużej to potrwa. O kurczę, piłkarza na TikToku. O! Skąd takie pytania macie w ogóle? Znamy twojego TikToka. No, to ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Spać lubię dużo. To taka podstawowa moja rzecz, którą robię często. Jeść też. A jeśli o aktywność fizyczną, to w tenisa też lubię pograć sobie. To było 2018, gdzie się byłem na kadrze małopolskiej na turnieju i po turnieju zadzwonił do mnie trener Robert Kasperczyk i gdzieś tam to tak poszło i miesiąc później już byłem w Krakowie. No przede wszystkim pewnie, że koledzy śmieją się ze mnie po meczach, że gdzieś tam jak się zdenerwuję, to kopnę sobie w słupek, czy nie utrzymam słów cenzuralnych na wodze i wypowiem parę do góry, krzycząc. No i myślę, że z tego. Czy no to standardowo powiem, że na pewno tempo tu gry jest zdecydowanie wyższe. Przy każdym przyjęciu piłki od razu jest presja i w juniorach no to dużo więcej miejsca mogę sobie pozwolić na prowadzenie, a tutaj raczej 2-3 kontakty już mam dużą presję ze strony przeciwnika, czy to na treningu, czy na meczu. Myślę, że nie tylko piłkarskich, ale także mentalnych mam najwięcej do poprawy. Piłkarską to wiadomo, że wszystko trzeba szlifować po kolei i myślę, że wyjdzie to jak najlepiej w przyszłości. Myślę, że na pozycji numer 9 czuję się tak optymalnie, ale no, pozycja numer 10 też nie jest mi obca i bardzo dobrze się tam czuję. Na razie to wiadomo, że niedawno podpisałem nowy kontrakt i teraz chcę wszystko zrobić, żeby było jak najlepiej w Krakowie. Kibicuję Arsenalowi, więc może kiedyś tam się uda zagrać, a jak nie, no to gdzieś tam w tych 5 najmocniejszych ligach chciałbym, żeby mi się udało. To pytanie. Jak młody matczak by się zgodził, no to jasne, że jestem też na tak. No w środku pola najbardziej zawsze mi się podobała gra Andresa Iniesty, a na pozycji numer 9, no to teraz współcześnie, no to staram się z tych najlepszych napastników gdzieś tam dodać coś do swojej gry. Na wszystkich chłopaków liczę, ale myślę, że wujo, z tego, że znamy się już 8 lat i jesteśmy tu razem, to mam nadzieję, że będzie grał wysoko. Bardzo dobrze, pierwsze dni gdzieś tam jeszcze musiałem złapać trochę wiatru w żagle, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Teraz to wszystko zależy ode mnie, no jak będę trenował i będzie wszystko w porządku, zdrowie będzie, no to jak najbardziej chciałbym dostać jakąś szansę i liczę, że takie się pojawią. No już pierwszy trening to miałem jakoś 2 lata temu i no i gdzieś tam jakoś nigdy nie wychylałem się za szereg, ale już mnie poznali chłopaki i jak najbardziej dobrze się dogadujemy. Myślę, że to pytanie od Oliwiera Chyli, Pepe. I
I tak jak on to powiedział, że dzień meczowy trzeba święcić, więc tak, to tak wybrałem ten strój na ten mecz. No, z tym może być ciężko, ale gdzieś tam powiedziałem, że to prawo jazdy do czerwca, więc myślę, że z koroną kroszczę, to jeszcze poczekam rok więcej może. Wiem, od kogo to pytanie, więc powiem, że bardzo dobrze wspominam. Razem jadaliśmy kolacje, które bardzo, bardzo mi smakowały w tamtym czasie i jestem bardzo zadowolony z tego, co było. A co jedliście na kolację? Zupki chińskie. Najlepszą rundę, no to chciałbym na pewno dostać jakąś szansę w Ekstraklasie. No i z zespołem juniorów starszych w Celiocie na pewno wygrać to mistrzostwo i pomóc swoim liczbami.